mamusie, za tatusia, za babunie, za dziadusia, za tłum ludzi i tak w kółko nieustannie. Za mamusie, za tatusia, za... Nazywam się Zdziśko Żuchowski i mam 6 lat. Od urodzenia mieszkam z rodzicami w malowniczej wsi, co się zwie Kożuchowo. Ma ona jedną niesamowitą właściwość. Niezależnie od pory roku ludzie chadzają tutaj w kożuchach. Mama, tata i ja również. Nie wiem jak inni, ale nasza rodzinka dostosowuje grubość ubioru w zależności od pogody. Być może nie jesteśmy wyjątkami. Pewne jest to, że noszenie kożuchów jest naszą niezmienną tradycją od pokoleń. Raz do roku w Kożuchowie i okolicach bardzo hucznie obchodzony jest jeden szczególny dzień. Jak się zapewne domyślacie, owo święto ma ścisły związek z tym, co otacza nas na co dzień. Zgadza się. Od niepamiętnych lat dzień 1 września określany jest jako Dzień Kożucha. W tym czasie absolutnie wszyscy mieszkańcy, od oseska aż po sędziwego staruszka, zrzucają swoją powszednią garderobę na rzecz bogato i fantazyjnie zdobionych kożuchów. Prócz zmiany stroju obowiązuje jeszcze jedna rzecz, która do niedawna stawała mi dosłownie kością w gardle. Picie mleka było, jest i będzie jednym z najważniejszych elementów naszej kultury. Praktycznie przy każdym posiłku stałym gościem na kożuchowskich stołach jest szklaneczka ciepłego białego napoju. 1 września o tyle się różni od przeciętnego dnia, że przez całe 24 godziny pije się samo mleko. Zapytacie, skąd bierzemy tyle mleka, że starczy z nawiązką dla wszystkich mieszkańców nie tylko samego Kożuchowa, ale i całej okolicy. I nie tylko na odświętny dzień, lecz bez mała cały rok. Otóż nasza kożuchowska kraina od zawsze uchodziła za mlekiem płynącą ze względu na największy w świecie zakład mleczarski. Pracują tam praktycznie wszyscy, nawet lekarze i nauczyciele. Jedni na stałe, inni dorywczo. Nikogo jednak ta praca nie omija. Moi rodzice już od dawna tam pracują. I mnie również to czeka. Za mamusie, za tatusia, za babunie, za dziadusia, za tłum ludzi. Wybaczcie, ale muszę wrócić do wcześniejszego tematu, bo za bardzo się rozwinąłem i może mi wszystko umknąć. O czym to ja? A, no tak. Wspomniałem, że nie znoszę mleka. Może nie całkowicie chodzi o nie samo, ale o to, co na nim pływa. Tak jak uwielbiam, gdy rodzice szyją dla mnie, kupują i stroją mnie w różne, różniste, wymyślne kożuchy, tak całkowicie obrzydza mnie kożuch na mleku. Właściwie od urodzenia kręcę nosem i strzelam focha na widok zasnutej kożuchem tafli mleka w szklance ku wielkiemu rozczarowaniu rodziców. Bardzo im współczuję, ale nie potrafię się przełamać. Nie inaczej było i w to święto. Rodzice byli już do tego stopnia zagniewani, że cały następny dzień kazali mi siedzieć w swoim pokoju. Nie byłaby to może jakaś mocno dotkliwa kara, ale w ramach jej zaostrzenia pozbawili mnie komputera, telefonu, a nawet telewizora, którego i tak bardzo rzadko włączam. Zostawili mi tylko kilka książek o zdrowotnych właściwościach kożucha na mleku. Raczej niechętnie, ale z czystych nudów przeczytałem po 2 razy każdą z nich. Mocno znużony tą mleczną edukacją, poszedłem spać nieco wcześniej niż zazwyczaj. Pojęcia nie mam, czy to na skutek przydługiego ślęczenia nad książkami, czy ze względu na nieciekawą pogodę za oknem, od razu po zmrużeniu oczu zaczęło mi się coś śnić. Znalazłem się pośrodku olbrzymiej, pozbawionej drzew polany zupełnie samotnej. Niebo było mocno zachmurzone, a ja ubrany jedynie w sandałki, letnie spodenki bez kieszonek i bez rękawnik. Nagle schłodziło się i lunął potężny deszcz, jakiego jeszcze nie widziałem. W pierwszej chwili ogarnął mnie strach i zacząłem biec, byle przed siebie i gdzie nogi poniosą. Po dłuższym czasie owego bezładnego sprintu przerażenie zastąpiło zmęczenie i smutek. Wyraźnie zwolniłem.
coraz częściej rozglądając się za chociażby małym krzaczkiem, pod którym mógłbym się schronić. Nigdzie dokoła żywej duszy i cienia jakiejkolwiek roślinki. Zrezygnowany wszechobecną pustką, przemoczony do suchej nitki i przemarznięty do szpiku kości, człapałem coraz wolniej. W końcu stanąłem całkowicie i zamknąłem na chwilę oczy. Otworzyłem je dopiero wtedy, gdy poczułem, że deszcz nieco zelżał. Niedowierzając, ujrzałem w oddali ogromny dąb. Bez chwili zastanowienia ruszyłem z kopyta w jego stronę. W miarę jak się do niego zbliżałem, zauważyłem wyłaniającą się postać w długim płaszczu i jakieś przedmioty. Gdy nareszcie dotarłem, owymi przedmiotami okazały się solidnie wykonany stolik kuchenny, zaś na nim stała sobie średnich rozmiarów gliniana miseczka z wygrawerowanym godłem naszej miejscowości. W miseczce czekało mleko, a na jego powierzchni majaczył dorodny kożuch. Wysoka postać w długim płaszczu początkowo stała do mnie tyłem. Po chwili odwróciła się do mnie. Nie zdołałem dojrzeć twarzy, gdyż była ona skryta pod sporawym, grubym kapturem. W momencie, gdy nieznajomy zrzucał kaptur z głowy, deszcz jakby się wzmógł i do tego zerwał się wiatr. Ale tylko na chwilę. Nie powiem. Przeraziłem się tego momentu o wiele bardziej niż beznadziejnej pustki na początku. Zupełnie niepotrzebnie. Spod kaptura wyłoniła się pogodna i dobrotliwa twarz siwiejącego mężczyzny o wnikliwym spojrzeniu. Starszy, tajemniczy pan zbliżył się do mnie i uśmiechnął. Po chwili spytał: jak się nazywasz, chłopaku, i co cię trapi? Jestem Zdzisław Kożuchowski i zgubiłem drogę do domu, odpowiedziałem na jednym wdechu. To, że się zgubiłeś, Zdzisiek, wiem akurat doskonale, ale zdaje się, że tak naprawdę martwi cię coś zupełnie innego i ma to na pewno związek z rzeczami, które stoją nieopodal. Możliwe, a kim pan jest i jak się nazywa? Zapytałem nieco zakłopotany. Zwą mnie Laktozow. Jestem mlecznym magiem i założycielem Kożuchowa. O kurcze, nieźle. Nie umiałem ukryć swojego zdziwienia. Znam pewien sposób, dzięki któremu odnajdziesz właściwą drogę do domu i rodzice nie będą się już o ciebie obawiać. Jaki to sposób, panie Laktozofie? Odparłem z zaangażowaniem. Może ci się nie spodobać, ale na pewno posłuży twemu zdrowiu. Poza tym uważam, że to rozsądna cena za powrót do domu. Wiem, że pierwsze, co zauważyłeś w cieniu drzewa, to stolik i miska pełna mleka. Zjedz wpierw kożuch, a następnie wypij je do dna. Wtedy udzielę tobie pomocy. Lekko skonsternowany i zniesmaczony w końcu zebrałem się w sobie i odpowiedziałem. No dobrze, niechaj w końcu będzie. Mam już naprawdę dość tej okropnej pogody. Pod czujnym okiem mlecznego czarodzieja z wielką niechęcią, ale jednak jakoś zabrałem się wpierw za kożuch, a później za chłeptanie mleka. Za mamusię, za tatusia, za babunię, za dziadusia, za tłum ludzi i tak w kółko nieustannie. Za mamusię, za tatusia, za babunię. Bardzo długo mi zeszła ta operacja, trzeba przyznać. Po wszystkim poczułem pewnego rodzaju ulgę, a nawet pokrzepienie. Jestem z ciebie naprawdę dumny, kolego Zdzisławie. Oto twoja nagroda. Powiedział uśmiechnięty od ucha do ucha Laktozow i zdjął swój ciężki, długi płaszcz. Chwilę później płaszcz zmienił się w przepiękny, podszyty ciepłym futerkiem kożuch. Jest twój. O rozmiar nie musisz się martwić, bo jest idealnie dopasowany. Doskonale chroni przed zimnem i wilgocią,
Załóż go, a w mgnieniu oka zaprowadzi cię prosto do domu. Zachęcił uśmiechnięty czarownik. Bardzo dziękuję, panie Laktozofie. Odpowiedziałem równie uśmiechnięty i ochoczo założyłem podarunek. Bywaj z dziś i niech ci będzie na zdrowie, rzekł na pożegnanie czarodziej. Dosłownie chwilę po tych słowach obudziłem się i siedząc na łóżku bardzo długo się zastanawiałem. Był wczesny poranek, ale rodzice już się krzątali. W końcu przerwałem medytację i popędziłem do kuchni. Akurat przybywali w niej mama i tata, więc poprosiłem: Mamo, ugotuj mi garnek mleka, ale tak, żeby był na nim jak największy kożuch, proszę. Mama i tata spojrzeli po sobie zaskoczeni jak nigdy dotąd. W końcu to mama pierwsza przerwała tę niezręczną pauzę i ugotowała mi cały garnuszek upragnionego białego napoju. Nie miałem najmniejszych oporów przed zabraniem się za kożuch. Co więcej, smakował mi tak bardzo, że aż smutno mi się zrobiło, gdy się skończył. Mleko wciągnąłem duszkiem, oblizując się przy tym ze smakiem. Uściskom i pochwałom od rodziców nie było końca. Czułem i dalej czuję dumę z tego powodu. Od dzisiaj spokojnie mogę siebie nazywać pełnoprawnym kożuchowianinem. Za mamusię, za tatusia, za babunię, za dziadusia, za tłum ludzi i tak w kółko nieustannie. Za mamusię, za tatusia, za babunię, za dziadusia, za tłum ludzi i tak w kółko nieustannie. Za mamusię, za tatusia, za babunię, za dziadusia, za tłum ludzi i tak w kółko nieustannie. Za mamusię, za tatusia, za babunię, za dziadusia, za tłum ludzi i tak w kółko nieustannie. Thank you.